Ja muszę najpierw przeprosić za trzy rzeczy. Za kłamstwo w abstrakcie. Nie będzie mowy Eliocie. Ale już było dzisiaj. Ale już była, znaczy on wróci, ale bardzo, bardzo szczątkowo. I też za to, że ten tekst jest w rozsypce, naprawdę, ale ponieważ jest o prochu i piasku, więc będzie się sypał. Jest niby w rozsypce, ale też jest in statu nascendi, więc mi się połączyły dwie rzeczy, śmierć i narodziny, więc tak w zasadzie już mam do wniosku, że forma szczęśliwie dysponuje z treścią. To już koniec przeprosin. Teraz prawdziwa deklaracja tego, o czym chcę mówić. Chcę zostawić dwie metafory. Autorem pierwszej z nich jest Jacques Maritain, który, jak pamiętamy, wprowadził do języka filozofii pojęcie szmeru istnienia. Mnie zawsze fascynowała ta metafora. Maritain ją wprawdzie sam tłumaczy, ale ona moim zdaniem jest tak nośna, że postanowiłam się jej trochę głębiej przyjrzeć. Sam filozof mówi tak, że to jest taki szmer, który, choć nie można go uchwycić uchem, daje się, czy takim uchem zewnętrznym, czyli z jego ucha wewnętrznego, mimo to daje się on usłyszeć we wszystkich rzeczach. On mówi tak, rzeczy mówią, szemrzą, szepcą, szeleszczą o nim, władzą poznawczym intelektu. Jednak nie wszystkim władzą, ale tylko tym, które umieją słuchać. Wiadomo. Filozof dodaje, trzeba mieć intuicję, intelektualną percepcję niewyczerpanej i nieobejmowalnej rzeczywistości, ukazującej się w ten sposób jako przedmiot. To dzięki takiej intuicji jest się metafizyką. Jak się nie słyszy szmeru istnienia, to nie można zostać metafizyką. Mówi Maritain. I w tym momencie go zostawiam na chwileczkę. Sięgam po drugą metaforę, którą zaczerpnęłam. Skąd inną miałabym czerpać, jak nie z Szekspira. Chciałam się przyjrzeć tej frazie, która kończy słynny monolog Hamleta wtedy, kiedy on rozmawia ze swoimi fałszywymi przyjaciółmi i opowiada, jakim to cudownym stworzeniem jest człowiek, ale kończy tak przekornie, wbrew temu, co wcześniej powiedział, stwierdzeniem, że choć przedstawiciele rodzaju ludzkiego z woli Boga są niewiele mniejsi, ale od aniołów to tak naprawdę są tylko kwintesencją rogu. To jest słynny quintessence of dust. I chciałam się przyjrzeć też tej metaforze kwintesencji rogu, quintessence of dust. Pomyślałam sobie, że żeby nie tyle wyjaśnić tę metaforę, bo oczywiście nie da, ale żeby zbliżyć się do jej zrozumienia, muszę się posłużyć obrazami. Postanowiłam to zrobić za pomocą poetyckich obrazów. Wordsworth nie jest moim ulubionym poetą, ale czasami trafiam na wiersze, które w jakiś sposób bardzo mocno do mnie przemawiają. To jest taki sonet, który ja pozwolę to sobie przeczytać w oryginale. To jest sonet, który moim zdaniem zawiera poetycki obraz ilustrujący pojęcie szmeru istnienia. To jest wiersz, który w jakiś sposób, gdyby Maritain mógł go sobie, czy gdyby go znał, na pewno użyłby go jako ilustracji swojej myśli. It's a beauteous evening, calm and free. The holy town is quiet as a nun, breathless with adoration. The broad sun is sinking down in its tranquility. The gentleness of heavens beats o'er the sea. Listen, the mighty being is awake and doth with his eternal motion make a sound like thunder everlastingly. Dear child, dear girl, that wast with me here, if thou appear untouched by solemn thought, thy nature is not therefore less divine. Thou liest in Abraham's bosom all the year and worshipst in the temple's inner shrine, God being with thee when we know it not. Znikająca za horyzontem
Chciałabym powiedzieć złota kula, ale proszę zwrócić uwagę na to, że w tym wierszu nie ma ani śladu koloru. To jest zdumiewający wiersz o zachodzie słońca. Zachód słońca zwykle kojarzy nam się z ferią kolorów. Tam, gdzie nikt nie jest w stanie oprzeć. Każdy, kto mówi o zachodzie słońca, będzie mówił o fioletach, złocistości, purpurze, czerwieni. Wracając jeszcze raz do Konrada, który już się tutaj pojawił, tam to słońce jest też, tonie we krwi nie ma, kiedy zapada się w morzu. Tutaj nie ma ani śladu koloru. To jest pierwsza rzecz, taka nieobecność, która krzyczy wręcz w tym sonecie, w części opisowej. Więc chciałam powiedzieć, że ta znikająca za horyzontem w nawias ujęte słowo złota kula przypomina ubraną w światło hostię. Natura wstrzymuje oddech jak miszka zatopiona w adoracji. Anglicy w ogóle przywiązali się do takiego określenia, że pora zmierzchu to jest godzina zimorodka, czyli to jest ten topos antyczny, kiedy cichnie wiatr, jest całkowita flauta i to jest ten moment, w którym następuje całkowite uciszenie zmysłów i brak docierających bodźców. Ustaje szum wiatru, wtedy właśnie natura jak gdyby wstrzymuje oddech. Wordsworth jest to the quiet, the holy time is quiet as a nun breathless with adoration. I to ciekawe, że on nie mówi, że to świat staje się tak cichy, tylko czas cichnie. Jak gdyby rzeczywiście nie biegł, jak gdyby się zatrzymywał w biegu i staje się pogrążony, zapada się w kontemplację. Nie słychać wiatru, nie słychać pluskania fali o nabrzeżne fale. Wydaje się, że nawet nie słychać szelestu gnanego przez wiatr piachu, ten najcichszy możliwy z dźwięków nie jest słyszalny o tej porze. I to, co się wówczas dzieje, to taki swoisty moment epifanii właśnie, kiedy nasz umysł otwiera się na niesłyszalną mowę otaczających nas rzeczy. I to nawet nie rzeczy, na niesłyszalną mowę bytu, który jest podstawą tych rzeczy. Tę pierwszą opisową część wiersza, to jest dokładnie ósmy wers, kończy wezwanie, byśmy zatopili ucho w trzewiach oceanu. Więc wracamy do Moby Dicka. Tak, listen, this mighty being is awake. To jest fraza, która tak mocno zapadła mi w pamięć, że ja prawie że nie potrafię mówić o Wordsworthie, nie słysząc dokładnie tych dwóch wersów. Listen, this mighty being, the judgment of heaven's great over the sea, listen, the mighty being is awake. Po końcu lat 90. Cambridge wydało taką antologię Cambridge Book of Romantic Verse. Redaktorami, to jest Cambridge Anthology of Literature i to jest akurat tom poświęcony romantyzmowi. Redaktorami tego tomu romantycznego nie byle kto, bo Lionel Fleming i Harold Bloom właśnie. Ale oni zrobili coś niezwykłego, co prawda. Ten wers, Listen, the mighty being is awake, opatrzyli komentarzem, proszę Państwa. I ten komentarz brzmi tak. Jest przypis dosłownie do słowa being, pisanego tutaj wielką literą, i przypis brzmi the sea, not God. Żeby absolutnie czytelnik nie miał żadnych wątpliwości, jak przeczytać wiersz. Ja długo nie wierzyłam, że widzę na stronie to, co widzę, ale proszę sprawdzić, to jest blog. Ostatnio jak mówiłam, nie może to naprawdę tak napisałem. No, proszę, sprawdzam. Bloom napisał, co napisał, ale ewidentnie Wordsworth tutaj wyczula nas, czy budzi nas, i to słowo budzi oczywiście ma sens w kontekście tego, jak wiersz jest skonstruowany, budzi nas na bezgłośne wezwanie, jakiś niesłyszalny rzek, które dociera do nas z głębi czuwającego oceanu.
znaczy ten ocean byt jest czuwający, przebudzony, chociaż mrok spowija ziemię, czy nadchodzi ciemność, to może nie zasypia, jest właśnie przytomne, baczne, intensywnie obecne. Ono jest tutaj po prostu w sposób słyszalny właśnie obecny. I co ciekawe, chociaż akurat w tym kontekście słowo awake występuje w formie przydawki przymiotnikowej, this mighty being is awake, to jednocześnie słowo awake w języku angielskim funkcjonuje równie często jako czasownik. Zbudź się, tak jak zbudź się o śpiący, awake. Więc moim zdaniem mistrzowskie zakończenie tego wersu jest jak gdyby wezwaniem do czytelnika także do tego, żeby właśnie usłyszeć. Zbudź się i słysz. Noc kosmiczna, gdy zacierają się kontury rzeczy, gasną kolory i milkną fale, symbolizuje wiersz Wordsworth'a Noc zmysłów, w której zjawia się istnienie. To jest taki moment, w którym byt zaczyna się objawić. I ja wrócę do tego na końcu, ale proszę też zauważyć, że to jest, on się zjawia, ale nie po to, żeby więcej o nim rozmawiać tak naprawdę. Ta cezura to jest tak silna pomiędzy częścią opisową sonetu a tą rozmową nawiązaną z dzieckiem, że tak jakbyśmy zostawiali ten byt samemu sobie. On, ten dźwięk nie daje się już dalej opisywać czy opowiadać. I jedyne, co jest możliwe po nim, to rozmowa z drugą osobą, zwrot do drugiej osoby, człowiek, który jest obok. Dear child, dear girl. Wracamy do świata ludzkiego. Wycofujemy się. W momencie, w którym pojawia się ten szmer istnienia, on jest zaproszeniem do tego, żeby wejść w świat ludzki, żeby nawiązać rozmowę z drugim człowiekiem. Byt nie daje się wypowiedzieć. Pierwsza część opisowa sonetu kończy się jak gdyby właśnie na progu tej epifanii. Jedyne, co nam pozostaje, to przyłożyć ucho do otwierającej się w naszej świadomości szczeliny, tak jak dziecko przykłada ucho do muszli i słyszy szmer. Ten byt, który, szmer bytu, który tam jest przykładowany. To jest moim zdaniem doskonała ilustracja metafory Mariteny. Drugi obraz, potrzebowałam obrazu, żeby zilustrować, poetyckiego obrazu, żeby zilustrować pojęcie quintessence of dust. No i oczywiście przyszedł mi z pomocą Beckett, bo kto inny. I oczywiście szczęśliwe dni. Para bohaterów na plaży. Powiem później, dlaczego się śmieję. Dobrze, para bohaterów na plaży. Cały czas się obracamy w kręgu takich doświadczeń. Wędrówki brzegiem morza. Jesteśmy w tym samym kraju. Tytuł sztuki by sugerował idyllę, ale wiadomo, że sztuki Beckett'a raczej idylliczne nie są. A jeśli już, to w wersji, w której nacisk pada na zdanie et in Arcadia ego. Przy czym nie potykamy się tutaj o żaden grób dawno zmarłego pasterza, tylko bohaterka w zasadzie jest gadającym grobem, ponieważ w sztuce zapada się w piach, jest zakopana, ona jest najpierw zakopana, do pasa, potem po szyję, w drugim akcie jest po szyję zakopana. Libera w moim zdaniem niezłej rozmowie z Januszem Bydą o sztukach Becketta, daję takie wyjaśnienie. Dolną częścią, stożkowy kształt kopca, w którym tkwi bohaterka, kojarzy się z klepsydrą, ściśle jest jej dolną częścią. Dolną częścią klepsydry jest piasek, czyli ziemia. Natomiast faktycznym piaskiem jest człowiek, który przez krater kopca, niczym przez szyjkę klepsydry, przysypuje się, dopóki starcza ciała. No więc nie można chyba wyraźniej zilustrować tej myśli, że z prochu powstajemy, w proch się obracamy i że jak mówi Tadeusz Sławek, nasze życie nie jest byciem, ale ubywaniem. Bardzo mi się podoba ta rozmowa. My nie jesteśmy, tylko ubywamy. Postanowiłam
zatem przyjrzeć się dokładniej temu, dlaczego właśnie piasek i pył mogą symbolizować marność istnienia, są takim rozpoznawalnym w naszym kręgu kulturowym obrazem śmierci i ubywania. Po pierwsze, oczywiście należą do materii nieożywionej. Po drugie, brak w nich życiodajnej wilgoci, ta suchość piasku, to, że on nie przyjmuje wody, jest moim zdaniem znacząca. No i trzecia, chyba najbardziej znacząca myśl, to taka, że piasek czy pył, proch, kurz, mogą układać się w różne kształty, ale najlżejszy podmuch wiatru unosi się, rozmiata je i przemienia ich formę. Tak łatwo podlegają wiatrowi. I to połączenie wiatru, prochu, pyłu jest oczywiście zakorzenione w topice biblijnej, bo w tym momencie piach, proch, pył zachowuje się tak samo jak mgła, obłok, czyli te fenomeny, o których Kohelet mówi właśnie, że są marnością. Bo kiedy mówi, że my jesteśmy marnością, używa słowa hepel, które nie znaczy marności w takim atrakcyjnym sensie naszym, tylko oznacza także obłok, mgłę. Piach jest jak obłok, jak mgła. Daje się nieść przez wiatr, układa się pod wiatr. I to jest tak, to jest tuman kurzu. I przez to mamy do czynienia z taką samą ilustracją nieznośnej lekkości bytów. Życzę tą frazę Kundery. Jak właśnie w obrazie hepel, mgły, obłoku. Szekspir w genialny sposób połączył oba te pojęcia w miarce za miarkę. To jest scena, kiedy przebrany za mnicha książę, który teoretycznie opuścił miasto i zostawił władzę w rękach namiestnika, jednak utrzymuje baczną kontrolę nad wszystkim, co się dzieje, wchodzi do celi skazańca i usiłuje go przekonać, żeby człowiek skazany na śmierć przestał walczyć o życie. Bo z tej walki mogą wyniknąć niedobre komplikacje dla pozostałych bohaterów. Więc przebrany za mnicha książę odgrywa rolę takiego przedziwnego kaznodziei. Nie przynosi pociechy takiej, jak się przynosi skazańcom. No w końcu czymże jest życie przed tobą, życie wieczne, jeżeli oczywiście szczerze wyspowiadasz się i przyjmiesz odrzeszenie. A tylko mówi mu, nie kreśli tej wizji, co przed tobą, tylko mówi do Klaudia, obejrzyj się za siebie i zobacz, jak marne jest to wszystko, co zostawiasz. Jak niczym jest życie. Po cóż więc chwytać go w rękę, skoro jest to nicość. Książę mówi, jesteś tchnieniem podległym wpływom wszystkich planet, nie jesteś sobą, albowiem składasz się z tysiąca ziaren narodzonych w proch. A breath thou art, thou art not thyself, for thou exist on many a thousand grains that issue out of dust. Tutaj znowu trzeba byłoby się przez chwileczkę zastanowić nad brzmieniem oryginału, dlatego że w tłumaczeniu Słomczyńskiego człowiek składa się z tysiąca ziaren narodzonych w prochu, a w oryginale jest powiedziane thou exists on many a thousand grains. Twoje istnienie, twój byt jest ufundowany na piachu, który wywodzi się z kolei, na ziarnach, które wywodzą się z kraju, które rodzi piach. Thou exist on many a thousand grains that issue out of dust. Myślę, że wyobraźnia Szekspira była bardzo mocno ukształtowana przez jedną niesłychanie mocną frazę, która nie jest frazą biblijną, to znaczy ona jest oczywiście zaproszona na Biblii, ale jest tak naprawdę frazą liturgiczną, pochodzącą z liturgii afrykańskiej, wprowadzoną do języka angielskiego w The Book of Common Prayer, wydanym po raz pierwszy w 1549 roku. Szekspir prawdopodobnie znał i posługiwał się wydaniem poprawionym z 1552 roku. 1552 rok to jest takie najbardziej znane wydanie The Book of Common Prayer.
w której po raz pierwszy użyto tej frazy liturgii pogrzebowej w obrządku anglikańskim, którą na pewno wszyscy bardzo dobrze znamy, ashes to ashes, dust to dust. Czasami zdesperowani angielscy studenci zadają pytania w internecie, nie mogę nigdzie w Biblii znaleźć frazy ashes to ashes, dust to dust, gdzie to jest? Odpowiedź brzmi, w Biblii nie ma, aczkolwiek jest to bardzo zgrabnie ułożona po angielsku fraza, która zresztą jest zbudowana strukturalnie też na zasadzie paralelizmu biblijnego, więc to jest fraza, która doskonale udaje tekst biblijny, a oprócz tego oczywiście jest jakąś próbą przywołania rozmaitych kontekstów biblijnych. Pierwszy z nich to jest oczywiście fragment z Księgi Rodzaju, z trzeciego rozdziału, wers 19. I ja pozwolę sobie tutaj cytować te fragmenty w tłumaczeniu na angielski z Biblii Króla Jakuba, żeby właśnie pokazać, jak tam dźwięczy to ashes to ashes, dust to dust na różne sposoby. Więc ten fragment, w którym Bóg zwraca się do Adama i mówi, że w pocie czoła chleb swój spożywać będziesz, aż powrócisz do ziemi, bo prochem jesteś i w prochu wrócisz, to brzmi w Biblii Króla Jakuba: in the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return to the ground, for dust thou art, and to dust shalt thou return. Więc tutaj jest tylko dust. Nie ma ashes jeszcze, proszę zwrócić na to uwagę. Po drugie, ja w momencie, w którym zaczęłam rozczytywać ten tekst dogłębnie, to nie mogłam się powstrzymać, żeby nie sprawdzić hebrajskiego tekstu. Tam to powrócisz do ziemi niesie w sobie także wspomnienie stworzenia człowieka, bo wyróżnia tam oczywiście słowo Hadamach, więc i jest to powtórne nadanie Adamowi imienia. Adam okazuje się rzeczywiście tym, który jest z ziemi stworzony, Hadama. Koniec naszego bytowania staje się zarazem przypomnieniem początku, a może wręcz jego powtórzenia. Księga Rodzaju w tym momencie, jak gdyby wraca do momentu, w którym wszystko się zaczęło. Prochem jesteśmy, ponieważ z niego powstaliśmy i do niego musimy powrócić. A potem w tekście biblijnym dokonuje się znamienne przesunięcie znaczenia. Otóż Hadama, które oznacza żyzną ziemię, ziemię, która rodzi też, zostaje właśnie zastąpione rzeczownikiem par, czyli proch. To jest to, co nie jest już żyzne. To tak jakby w obrębie tych kilku wersetów biblijnych żyzna ziemia uległa spustynnieniu właśnie z powodu grzechu pierworodnego. Pustoszy, czyli zamienia żyzną ziemię w pył, proch. To, co kojarzy się ze śmiercią. Grzech wyjaławia glebę, na której wyrosło stworzenie. Żyzna Hadama zostaje pochłonięta przez pustynię. To jest przekaz, który wybrzmiewa w tym wyroku wypowiedzianym przez Boga w rozdziale 3 Księgi Rodzaju. Później słowo par, czyli właśnie proch, pył, pojawia się w Księdze Rodzaju w tym fragmencie, który opisuje modlitwę wstawienniczą Abrahama w obronie mieszkańców Sodomy i Gomory. I to jest niesłychanie interesujące, że w pierwszym przykładzie, o którym mówiłam, to Bóg zwraca się do Adama, nazywając go prochem. Mówi, ty prochem jesteś i ty w proch wrócisz. A Abraham, kiedy zaczyna bronić mieszkańców Abrahamy, Sodomy, rozpoczyna swoją przemowę, do Boga rozpoczyna swoją modlitwę stwierdzeniem: Panie, ośmielam się mówić do Ciebie, choć prochem jestem. Taki gest proroka, który przedstawia się jako śmiertelnik i człowiek marny, a ośmiela się zabrać głos przed samym Bogiem. Znowu w Biblii Króla Jakuba to brzmi: And Abraham said, behold, I've taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes.
I tutaj już Abraham mówi o sobie, przedstawia się sam jako Dust and Ashes. I tak samo powtarza to Hiob. He cast me into the mire and I am become like dust and ashes. A wreszcie w księdze Koheleta, która też niewątpliwie jest źródłem tej frazy w The Book of Common Prayer, Ashes to Ashes, Dust to Dust, ten dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem, to znaczy ty jesteś prochem, człowiek odpowiada tak, ja jestem prochem, Hiob mówi, uczyniłeś mnie prochem, ulega uogólnieniu. Tam ta fraza brzmiewa all wszyscy, all go unto one place. All are of the dust and all turn to dust again. Wszyscy jesteśmy, już nie ja, ty, ale tutaj bohaterem staje się po prostu ludzkość. Zafascynowałam tę frazę ashes to ashes, dust to dust, muszę Państwu powiedzieć. Też dlatego, że po polsku po prostu nie daje się oddać jej nieznośnej sypkości, czy też lekkości. Przede wszystkim dlatego, że tam siła tej frazy wynika także z zestawienia dwóch bliskoznacznych wyrazów ashes i dust. Jeden z moich ulubionych poetów metafizycznych, Andrew Morrell, w swoim wierszu Upon Appleton House nazywa człowieka a mote of dust. I to nie oznacza popiołów w tym wypadku, tylko dust, po angielsku to też kurz, więc ten mote of dust to jest to, co znajdujemy pod na przykład pod łóżkiem, kiedy mieszkanie nie było długo sprzątane. Człowiek jest kłaczkiem pyłu, brudu. Także dust oznacza także brud. Inny angielski poeta Herbert w kapitalnym zakończeniu cyklu Świątynia, kiedy podmiot liryczny staje wreszcie twarzą w twarz z Bogiem i jest zaproszony, żeby przekroczyć próg komnat niebieskich, mówi: nie, nie, panie, I'm guilty of dust of sin. I to oznacza, nie wnoszę tutaj, jest jak ten ściągnięty z gościńca przypadkowy gość, który zaproszony na ucztę nagle nawet nie sam odkrywa, tylko pan domu wskazuje mu, że przyszedł w niegodnym stroju. A ten czemu przyszedł w zabrudzonej sukni i zostaje wyrzucony na zewnątrz, tam gdzie płacze zgrzytanie zębów. Ale proszę Państwa, ten wiersz Love Three, o którym teraz mówię Herberta, w Domie Świątynia został umieszczony dokładnie w miejscu, to jest cykl bardzo sprawnie zorganizowany. Ostatnie wiersze w tym cyklu poświęcone są sprawom ostatecznym. To znaczy śmierć, niebo, śmierć, sąd ostateczny, niebo. I czytelnik czeka na ten ostatni i wiadomo, co tam powinno być. A poeta się wychyla i mówi: a ja ci dam wiersz pod tytułem Love. Love Free. I to jest to ostateczne spotkanie człowieka z Bogiem, ale właśnie człowiek, który spotyka miłość, mówi: na wszelki wypadek nie wejdę, bo jeszcze zobaczą, że szaty brudne, i skończę jak ten, którego w wersji mateuszowej tej Ewangelii wyproszono na zewnątrz, tam gdzie płacze skrzypanie zębów. Więc tak jak mówię, ta fraza ashes to ashes, dust to dust jest w języku angielskim zapłodniła wiele wierszy. Z progu niby nic nie wyrasta, ale ona właśnie, jak takie słowo, staje się niesłychanie płodna. W niej jeszcze jest jedna taka specyficzna sprawa. Otóż my zwykle pamiętamy, i to powtarza się przeważnie, tylko pierwszą część tej frazy, to znaczy ashes to ashes, dust to dust. Natomiast pełny tekst liturgiczny zawarty w The Book of Common Prayer brzmi ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life. W związku z tym nie kończy się narracja na oglądaniu prochu i popiołu, ale jest zapowiedź zmartwychwstania. Tyle, że proszę zwrócić uwagę na pewną znamienną rozbieżność pomiędzy tą formułą liturgiczną, która obowiązuje w dalszym ciągu w Kościele katolickim, bo prochem jesteś,
i w proch się obrócisz, która jest dokładnym powtórzeniem tego dialogicznej formuły z Księgi Rodzaju, kiedy kapłan zwraca się nie tyle do tych, którzy słuchają, są obecni na liturgii, ale tak naprawdę do zmarłego, który jest zmarłym słuchającym. W The Book of Common Prayer nie ma zmarłego słuchającego, bo też zmarli nie słuchają, jak wiadomo, dlatego że nie ma obcowania świętych i została wyproszona za drzwi koncepcja czyśćca. W związku z tym ten wszechświat, który wcześniej był dla chrześcijan, składał się z rozmaitych kontynentów w zaświatach, został nagle zredukowany tylko do dwóch wymiarów, ale także zerwana została komunikacja, zerwana została rozmowa. Ashes to ashes, dust to dust jest taką strofą, jest taką frazą, która właśnie pozbyła się apostrofy i wyrugowano z niej bezpośredni zwrot do garstki prochu, jaką po śmierci, tak samo jak za życie, jest człowiek. Ta formuła liturgiczna, jak gdyby w kościele katolickim sugeruje pewną ciągłość, Anglikanie, idąc oczywiście tropem teologii luterańskiej na początku, zerwali tę ciągłość i formuła brzmi, przypominam, ashes to ashes, dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection of the dead. Ona brzmi zupełnie bezosobowo. I brzmi zupełnie bezosobowo także przez to, że brak w niej czasowników. To jest niesłychane, akurat tej frazy nie mam napisanej, ale przyszła mi do głowy, więc muszę powiedzieć, to zdanie zostało wykastrowane w jakiś sposób. W sposób, który jest uderzający, dlatego że zostały tylko rzeczowniki, tak jakby przede wszystkim chodziło o to, żeby wyrzucić z tej frazy wszelki element temporalny właśnie, bo jeżeli już użyjemy czasownika, to trzeba zdecydować, czy prochem jesteś, byłeś, czy będziesz. Obracasz się, czy się obrócisz, to jest to, na co wskazuje Libera, odczytując ten obraz z Becketa. Mówi, Becket nie mówi, wprost się obrócisz, Becket mówi, wprost się obracasz. I tej decyzji, tego wyboru trzeba dokonać, jeżeli w zdanie włoży się czasownik. Anglikańska formuła pozostawia taki napis nagrobkowy, epitafium, w którym właśnie nie ma czasowników. To jest zdanie skamieniałe. To jest zdanie, które nie porusza się. Czasownik nadaje zdaniu, słowom, ruch. Ashes to ashes, dust to dust, and sure and certain hope of the resurrection of the dead. Nie ma, jest zdanie w bezczasie wypowiedziane. I z jednej strony, pewnie w tym tkwi siła tej formuły, która jak gdyby przychodzi do nas ze świata, z wieczności. A z drugiej strony, wybrzmiewa jej nieludzkość, ale taka, tutaj mowa była o nieludzkości, ale taka nieludzkość w bardzo negatywnym słowa tego znaczeniu. Ona jest nieludzka, bo niewrażliwa na ból tych, którzy zostają, na próbę pamięci o nich, na to, że w taki nagły sposób te drzwi zostają nie tyle zapuchnięte, co zatrzaśnięte. I nawet przez dziurkę od klucza nie można się próbować porozumieć. Nie ma szczeliny. To jest takie definitywne zamknięcie kanału komunikacji z życiem, które przecież szemrało i było wśród nas. I to jest, Stephen King na to zwracał uwagę i on powiedział, że w zasadzie prawdopodobnie Hamlet, cała tragedia Hamleta wyrosła z faktu, że Szekspir uświadomił sobie, jak nieludzka jest ta anglikańska formuła pogrzebowa, a mógł sobie to uświadomić na pogrzebie swojego synka. Miał 11 lat. I nie przepadam za takimi odczytaniami tekstu, w którym doświadczenie bezpośrednie dramatu pisarza musiało się przełożyć na dzieło takiej klasy, ale wydaje mi się, że ta intuicja jest w jakimś sensie słuszna. Kiedy Szekspir przekazuje nie tylko swoje doświadczenie jednostkowe, ale doświadczenie swojego pokolenia, któremu nagle odebrano możliwość rozmowy ze zmarłymi. Tak zresztą brzmi tytuł rozdziału w jednej książce Greenblatta i jego drugiej książki Abigail with the desire to speaking with the dead. Abigail with the desire to speak with the dead. On mówi zarówno w takiej fabularyzowanej biografii Szekspira Will in the World,
ale też jego na wskroś naukowa książka Hamlet in Purgatory jest właśnie takim protestem przeciwko temu, w jaki sposób teologia protestancka osierociła całe pokolenie, osierociła w sposób taki bardziej bezwzględny niż człowiek przeżywający żałobę przeżywa ją w świetle liturgii katolickiej, kiedy bezpośredni zwrot do zmarłego w jakiś sposób przypomina nam cały czas o kontakcie, komunikacji, o dialogu. Rozmowa nie zostaje przerwana, rozmowa się nie kończy. A tutaj jest koniec rozmowy. Całkowite zamknięcie. I w świetle tego być może trzeba też odczytywać tę frazę, tę słynną frazę Hamletowską, the rest is silence. Ona może brzmieć też bardzo tragicznie, kiedy wychodzący z cmentarza po ceremonii pogrzebowej żałobnicy mogą rozmawiać już tylko ze sobą, ale na pewno nie będą rozmawiać z tymi, których zostawili, bo to zostanie uznane za, to zostanie uznane wręcz za wykroczenie przeciwko zdrowej nauce Kościoła Katolickiego. I jeszcze tylko dopowiem, że w polskiej wersji Modlitewnika, bo on oczywiście tylko w Ukrainie było przekładane na język polski, to tego się nie dało zrobić, więc polska wersja Modlitewnika przekłamuje tę frazę, dlatego że tam to brzmi: popioły zwracamy popiołom, proch oddajemy prochowi, co przywraca ten ludzki wymiar obrzędowi pogrzebu. To my też z kolei tutaj jesteśmy podmiotem. Ashes to dust to dust, nawet tego nie zabija. On pozbawia całkowitej podmiotowości także tym, którzy przychodzą i okazują żałobę, albo oddają, nie. Po prostu. Tam nie wiadomo, czy proch wraca do prochu, czy proch staje się prochem, czy proch się obraca w proch, czy proch oddajemy prochowi, czy ziemi oddajemy. To pozostaje zawieszone właśnie przez użycie tej elipsy. Tak jak mówię, jest to fraza po prostu niesłychanie drażniąca. To okruch, który oko duszy drażni, mówi Hamlet. W tym sensie to jest taki okruch, paproch właśnie, który drażni, sądzę, taką zbiorową świadomość pokolenia Szekspira, czyli tych, którzy stoją na progu reformacji nauki. Ta zmiana jest bardzo istotna i bolesna. Szekspir najwyraźniej postanowił w jakiś sposób się z nią rozprawić. Przechodząc teraz od Biblii do tekstu dramatu, to znaczy do tragedii Hamleta, przyznam się, że początek moich dociekań był, znaczy metoda, którą przyjęłam, była wyjątkowo taka studencka, to znaczy ja włączyłam funkcję search w wersji online dramatu, ale potem sprawdziłam to zarówno w wersji płoczą, jak i folię i ze zdumieniem odkryłam, że słowo dust, proszę Państwa, nie ma przypadków. Słowo dust w tekście tragedii Hamleta Płotro i folię pojawia się 7 razy. Ale tak sobie pomyślałam, no oczywiście przypadek, ale aż trudno nie pokusić się o taką kabalistyczną interpretację tego. Jakżeż można zderzyć proch i popiół z pełnią. 7 razy wybrzmiewa w angielskim tekście słowo dust. Aż jest nie ma. Jest dust. Po raz pierwszy ten dust pojawia się, w drugiej scenie pierwszego aktu. To jest, i to jest bardzo znacząca scena, której chciałam poświęcić chwilę uwagi. To jest moment, w którym Gertruda zwraca się do syna z prośbą, żeby powrócił do świata żyjących i nawiązał właśnie rozmowę z żyjącymi, żeby przestał cały czas tkwić w tej,
tej jaskini żałobą. Chcę go wyprowadzić na zewnątrz. Chcę mu pokazać słońce zresztą. Mówi, pokazuje to słońce, jednocześnie mu przypomina o tym, że jest synem i usiłuje w jakiś sposób dać mu zastępczego ojca. Kiedy mówi, patrz, przecież masz ojca, bądź synem i stań w słońcu. Hamlet odmawia. Ale Gertruda jeszcze zwraca się do niego takimi słowami: do not forever, with that veil glitz, seek for thy noble father in the dust. Przestań wreszcie chodzić z oczyma wbitymi w ziemię i szukać ojca w pyle ziemi, w promie, w ziemi. No ale my już powiedzieliśmy sobie, że teologowie protestanci odebrali wierną nadzieję na to, że modlitwa za zmarłych, pamięć o zmarłych pozwoli żyjącym przerzucić most nad przepaścią pomiędzy ich światem a światem śmierci, ale także pomiędzy Bogiem a Kryszonem, do którego wysłali zmarłych. Tam też można było budować mosty. I to zostało, i ta możliwość została odebrana czytelnikom sztuk szekspirowskich, słuchaczom, widzom dramatów szekspirowskich, słuchaczom przede wszystkim anglikańskich kazań. To jest to, co zostało im zabrane. Mam tutaj zdanie umieszczone w nawiasie, ale go nie przeczytam dokładnie, ale jednocześnie nie pozostawię. Kiedy myślę o takim przerzucaniu mostów nad przepaścią pomiędzy różnymi światami, to przypomina mi się przypowieść o Łazarzu i o bogaczu. Tak, czekam na takie kazanie kiedyś, który kaznodzieja by czytał, zlecał się na tym nieszczęsnym bogaczu, który był tak niemiłosierny za życia. Rozumiem, był niemiłosierny za życia. I żeby ktoś wreszcie powiedział, że bogacz trafił do miejsca, z którego tak naprawdę mogła go, takiego więzienia, z którego mogła go uwolnić troska o braci, o których jednak się zaproszył po śmierci. Powiedział, wyślij, powiedz im, żeby oni zmienili swoje życie, bo przyjdą tu, gdzie ja. I skoro już nie mogę zrobić nic dla siebie, to teraz spróbuję zrobić coś dla kogoś innego. Co prawda to jest zrobienie czegoś dla swoich, ale jakiś ślad miłosierdzia by się przydało okazać. Ale to właśnie jest historia, w której znajdujemy jakieś zakorzenienie myślenia o obcowaniu świętym, to znaczy o możliwości komunikacji pomiędzy światami, której nie ma w tej myśli protestacji. To oznacza, że po śmierci składamy do grobu nie tylko ciało zmarłego, ale także w jakimś sensie pamięć o nim. Tego już nie sprawdziłam, ale słowo pamięć i zapamiętywanie jest jednym z kluczowych. Nie sprawdziłam, ile razy on występuje w tragedii Hamleta, ale wiem, że wybrzmiewa tak często, że staje się niemal natrętne. Począwszy od wezwania ducha, który zwraca się do Hamleta i mówi: remember me. To jest tak jak gdyby nadanie tonu całej sztuce, która staje się sztuką o pamięci i o próbie rozmowy, o właśnie o takim budowaniu mostu ze światem, który jest bardzo daleko. To wszystko tłumaczy, dlaczego Hamlet chodzi z oczyma spuszczonymi na znak żałoby. To jest oczywiście także odniesienie do takiego teatralnego sposobu okazywania żałoby. Zwieszona głowa, notabene. W jakimś sensie Gertruda tutaj też nieświadomie przywołuje historię o Kainie i Abelu, kiedy przywołuje postać człowieka ze spuszczoną głową, który chodzi nieszczęśliwy i nie patrzy. Spuszcza głowę, tylko że to nie Hamlet z Kainem w tej opowieści, ale to może widzów w jakiś sposób naprowadzić na właściwy trop. Kto rzeczywiście jest tutaj winowajcą. Ale to nie jest tylko, Hamlet nie tylko okazuje w ten sposób żałobę, tak jak powiedziałam. Hamlet po prostu tkwi, jego oczy są utkwione w ziemi, dlatego że teologia protestancka tak nakazuje
żeby nie widzieć nic poza, żeby patrzeć właśnie na prom. Ashes to ashes, dust to dust. Elliot to, mówiąc, że nie będzie Eliocie, ale jednak Elliot to chwyta ziemię ołowę, kiedy mówi I will show you fear in a handful of dust. To jest ten rodzaj. Ta scena, ta rozmowa królowej z synem to jest pierwsze pojawienie się słowa dust w tekście dramatu. Drugie to jest ten słynny cytat, o którym już była mowa, wieńczy przemowę Hamleta skierowaną do Rosenkranza i Guildensterna, kiedy on do nich mówi, że człowiek już tak wspaniały tak naprawdę jest tylko kwintesencją prochu. Ale nad tym się teraz nie będę zatrzymywała. Po raz trzeci w tekście dramatu słowo dust pojawia się znowu w bardzo znaczącym kontekście, kiedy Rosenkranz i Guildenstern usiłują odpytać Hamleta, gdzie ukrył ciało Poloniusza. I on im wtedy odpowiada, że złączył go z prochem, z którym najbliższe miał powinowactwo. Znaczy najpierw tam usiłuje ich zwieść i twierdzi, że po prostu zakopał ciało. Po angielsku to brzmi I compounded it with dust. Were two to skin. Po polsku, z którym miał powinowactwo, brzmi dobrze, ale niedoskonale, dlatego że wskazuje raczej na podobieństwo. Po angielsku kin znaczy rzeczywiście krewny w sensie należący do tej samej rodziny. To jest to powinowactwo człowieka z prochem. To nie jest tylko podobieństwo pomiędzy. To jest stwierdzenie najbliższego pokrewieństwa. I to takiego, przed którym uciec się nie. To było trzecie pojawienie się tego słowa. Następnych liczyć nie będę, bo w pewnym momencie ten proch się całkowicie rozsypuje i to jest oczywiście scena cmentarna. Tam rozsypuje się taki mieszek z prochem dosłownie. Kiedy Hamlet kilka razy nawiązuje właśnie do, znaczy mówi o tym, czym jest człowiek, jak zamienia się w proch, a taki najbardziej słynny wywód dotyczy Aleksandra Wielkiego, o którym Hamlet mówi. Aleksander umarł. Aleksander został pogrzebiony. Aleksander w proch się obrócił. Prok jest ziemią, z ziemi robimy kit. I dlaczegoż my tym kitem, w którym on się zamienił, nie moglibyśmy zamienić beczki piwa? Także władca kończy jako szpunt, albo raczej nie szpunt, tylko kit do beczki. To jest fraza, w której słowo dust wielokrotnie się pojawia. I to jest moment, w którym jak gdyby najwyraźniej słychać, że człowiek w tej sztuce najwyraźniej wybrzmiewa przypomnienie frazy ashes to ashes, dust to dust, nie bez powodu, bo jesteśmy na cmentarzu i nadciąga kondukt pogrzebowy. Za chwilę wejdą żabnice z ciałem Ofelii i zapewne ta fraza wybrzmi. Ale fakt, że właśnie Hamlet tak takim zapamiętaniem rozprawia o popiele na cmentarzu i tuż przed pogrzebem Ofelii. Każe nam zrozumieć jego przemianę, dlatego że Hamlet w scenie cmentarnej jest innym Hamletem niż ten przed wyjazdem do Anglii. To oczywiście zauważyli wszyscy komentatorzy i z tego wynika to słynne pęknięcie, w którym mamy dwa dramaty tak naprawdę. Te dwa dramaty biorą się stąd, że Hamlet jak gdyby uświadamia sobie kontekst, w którym pojawiają się w Biblii słowa ashes to ashes, dust to dust, czyli historię grzechu pierworodnego. I tego, że ta historia nie jest historią indywidualną, tylko że jest historią człowieka jako gatunku, a nie osobistych wyborów. Co oznacza, że w tym momencie przestaje rościć sobie prawo do takiej oceny bliźniego, jaką przypisywał sobie na początku sztuki.
Pamiętajcie Państwo, że Hamlet nie tylko chce się zemścić na stryju, on nie tylko chce go zabić. Jego marzeniem jest wysłać duszę stryja do piekła. On przekracza w tym momencie wszelkie granice hubris. To jest przypisywanie sobie prerogatyw boskich, prerogatyw sędziego, który jedynie może o tym zdecydować. Tak Hamlet próbuje działać na początku. Na cmentarzu najwyraźniej jest już innym człowiekiem. To jest moment, w którym Hamlet odebrał lekcję pokory. Humilitas. Czyli wreszcie skłonił się ku ziemi. Przestał patrzeć w ziemię, ale skłonił się ku ziemi. W tym momencie tragedia zemsty staje się dramatem egzystencjalnym. To pęknięcie w sztuce. I moje pytanie, które sobie zadałam w tym momencie, jest takie, czy to znaczy, że ten dramat egzystencjalny, jeżeli czytamy Hamleta jako dramat egzystencjalny, to czy jego jedyną konkluzją ma być stwierdzenie, że nasze życie jest ufundowane na ludzkości, że jesteśmy właśnie kwintesencją prochu? Czy Hamlet jest sztuką pisaną na piasku? Wszystko, co powiedziałam do tej pory, wydaje się wskazywać w tym kierunku. Ale żeby wyjść z tej pułapki, bo moim zdaniem to jest pułapka, postanowiłam do tej lektury Hamleta zaprosić Steinera i wrócić do jego interpretacji Księgi Rodzaju i tego, w jaki sposób, ja odniosę się tylko do jednego zdania, w którym Steiner opisuje, co się dzieje w momencie, w którym Bóg stwarza człowieka. On tam zwraca uwagę na to, że to zdanie stwórzmy człowieka przerywa samotność Boga, przerywa milczenie, przerywa ciszę, w której Bóg wcześniej przebywał. Stwórzmy Boga, stwórzmy człowieka, to zdanie przerywa samotność Boga, powołując do istnienia tego, kto słucha, odpowiada i sprzeciwia się. Słucha i nie słucha, który jest słuchaczem i jednocześnie buntownikiem. A to oznacza, że musimy przeformułować wszelkiego rodzaju dywagacje na temat istnienia, które wywodzi się z nicości czy z niczego. Steiner się w tym miejscu zatrzymuje, dlatego że głównie zatrzymuje się na historii stworzenia i na Starym Testamencie. Ja jego odczytanie chciałam uzupełnić krótkim odniesieniem takiej książki teologa współczesnego angielskiego Paula Fidesa, który w zasadzie w jakimś dialogu ze Steinerem mówi, że pierwsze wypowiedziane przez Boga słowo, słowo stworzenia, nie wybrzmiało w ciszy. Bo wcześniej, mówi Fides, toczył się dialog, a w zasadzie trialog w obrębie Trójcy, to jest oczywiście chrześcijańskie dopełnienie tej wizji stworzenia, toczył się trialog w obrębie Trójcy, w której trzy osoby boskie toczyły ze sobą rozmowę. A więc to, co mówi Fides, na początku nigdy nie było milczenia. Każde słowo wywodzi się z uprzedniej rozmowy. Rozmowa jest u początku wszystkich rzeczy. I nasz byt także wywodzi się nie tyle ze słowa, mówi Fides, co z rozmowy właśnie. I nawet nie dialogu, tylko tego trialogu w obrębie Trójcy. To rzuca zupełnie inne światło na zarówno na tragedię Hamleta, jak też na połączenie tych dwóch metafor, o których mówiłam na początku. Ale zanim do tego dojdę, to jeszcze jedna glosa dopisana przez Paula Fidesa do odczytania Księgi Stworzenia. Otóż Fides bardzo wyraźnie wskazuje na to, że także w myślenie o stworzeniu trzeba wpisać pamięć o wcieleniu. Dlatego o to wcielenie się upomniałam w kontekście Aham.
I tutaj Fides on nie wskazuje bezpośrednio na takie źródło swojego myślenia, ale wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na połączenie go z innym filozofem francuskim, z Michelem Aoni, który mówi, że nasze istnienie nie pochodzi z gliny ziemi, ale z samego słowa, właśnie, z rozmowy wewnętrznej osób. A myśmy nie zrodzili się z gliny, ale ze słowa, które tą glinę ukształtowały. I słowo, które jest jedynym źródłem życia, także staje się gliną, także staje się prochem na końcu. Albowiem w perspektywie chrześcijańskiej słowo nie tyle ubrało się w śmiertelne ciało, ile ciałem się stało. Zostało wydane na śmierć i po śmierci złożone w grobie. Odczytana w świetle tajemnicy wcielenia, na przykład przypowieść o ziarnie, które, jak pamiętamy, oznacza słowo, ulega znamiennej demetaforyzacji. Oznacza zapowiedź śmierci słowa, które zagłuszą ciernie, spali słońce, rozdziebią ptaki. Słowo ziarno nie będzie czerpało zasobów z ziemi, w której obumrze, lecz odda jej swoje życie, by ją na powrót użyźnić. I to zamyka tę opowieść, do której się odwołałam na samym początku, kiedy Bóg zwraca się do człowieka i tam w tym zdaniu słowo Hadama, żyzna ziemia, zamienia się w par, krok, pustynnieje, tutaj następuje odwrócenie tego procesu. Krok, pustynia, poprzez rzucone w nią ziarno, staje się żyzną gleba. I zaczynamy patrzeć na słowo, ziarno piachu, które kiełkuje. Historia o wcieleniu jest historią o kiełkującym piachu. O powrocie życia do ziemi. To oznacza dla mnie, że nie bez obaw, to mówię, możemy chyba sensownie połączyć te dwie metafory, o których wspominałam na początku, to znaczy metaforę szmeru istnienia i przesypującego się klepsydrze piachu, czy też człowieka jako kwintesencji kroku. Szmer istnienia, który podmiot liryczny wiersza od słońca usłyszał podczas wieczornej przechadzki brzegiem morza, wydaje się być tożsamy ze znakiem, z tym szelestem przysypującego się w klepsydrze piachu, który jest znakiem ubywającego jestestwa bohaterki szczęśliwych dni, ale niekoniecznie jest to zmawiane. Dlatego, że w tym szmerze przysypującego się piasku słychać szmer istnienia. Jedno jest i drugie. Bycie jest rzeczywiście ubywaniem, ale to oznacza, że zarówno ubywanie, jak i szmer istnienia są jednym. I obydwa zakorzenione są w tym, o czym mówi Fides. Nie w niczym, tylko w tym wewnętrznym trialogu Trójcy, który jest podstawą szmeru istnienia. Tam toczyła się rozmowa. Ta rozmowa jest podtrzymywana w naszej rozmowie z zmarłymi. I ta rozmowa toczy się także pomiędzy tymi ziarnkami piachu, które się przesypują. A w ten sposób chyba też można przeczytać tragedię.